Kolejna lekcja, rusz pan Czy warto wprowadzić aktywność fizyczną w swój plan dnia i jak to zrobić, szczególnie gdy nigdy się nie ruszałeś? No i tutaj jest ciekawa sprawa, bo wysiłek fizyczny, tak jak powiedziałem, jest od lat ze mną, od 10. czy 9. roku życia, nawet nie pamiętam, czyli jakieś 30 lat. I teraz ten wysiłek fizyczny, tak jak powiedziałem wcześniej, jest bardzo ważny. On jest ważny dla zdrowia jest ważny dla funkcjonowania, nie zawsze musi być do odchudzania, natomiast dla zdrowia jest idealny i dlatego uważam, że powinniśmy wprowadzać go codziennie, przynajmniej na dobrych kilka minut, żeby ten organizm dostawał to, czego potrzebuje. Zwłaszcza, że żyjemy w czasach, w których tak naprawdę mniej się ruszamy, siedzimy, sam jestem tym przykładem człowieka, który tak naprawdę przeszedł z aktywnego życia do trochę cały czas w gabinecie, dziś nagrywam materiał, pewnie to jeszcze raz... Kiedyś będę coś takiego robił, konsultuję ludzi, więc siedzę tak naprawdę. I jedynie gdzie wychodzę, to do toalety albo po kawę. Tak? Dzisiaj się ruszamy autami, także jeździmy. Często nawet zakupy po drodze z pracy jadąc, robimy i też nie dopuszczamy do tego, żeby zaprowadzić auto i przejść się ten kilometr do sklepu. Czyli tego ruchu tak naprawdę jest coraz mniej. I teraz warto o to zadbać i wprowadzać go choćby po to, żeby tą podstawową aktywność uzupełnić. Jeżeli nigdy się nie ruszałeś, to zacznij. Przede wszystkim od zwykłej gimnastyki porannej na czczo. i teraz wygląda to może i brzmi to może tak niewiarygodnie: no po co mam rano ćwiczyć? Bo ja nie mam czasu, no ale możemy wstać 10-15 minut wcześniej i naprawdę wprowadzić 5-minutowy, jakiś prosty trening, prosty na zasadzie gimnastyki poranny, czyli porozciągać mięśnie, nie wiem, zrobić 10 pompek, jak nie mogę 10, to zrobić dwie pompki, jedną pompkę, porozciągać się, ponaciągać dobrze, dobrze porozkręcać yy, nie wiem, stawy z zwykłymi, prostymi ruchami, które można sobie przypomnieć z lekcji WF-u lub na przykład zajrzeć do internetu i zobaczyć. Nie musimy robić nie wiadomo jakiego wysiłku. Ważne, żeby go wprowadzać. I teraz, co ciekawe, ja pamiętam czasy dokładnie gdzie chodziłem do podstawówki i zalecało się aby robić poranną gimnastykę mimo tego że na przykład był w UE, w szkole mimo że dzieci były aktywniejsze bo myśmy przecież w moich czasach więcej biegali, więcej się bawili, więcej funkcjonowali w takim ruchowym środowisku, bo nie było komputerów, nie było telewizora, wszyscy tak naprawdę wchowanego, wganianego w jakieś tam podchody, później było oczywiście Piłka, koszykówka, byśmy całe popołudnie spędzali, a mimo to wszystko, że ludzie się ruszali, że dzieci się ruszały, to generalnie rekomendowano jeszcze włączyć gimnastykę poranną i wieczorną. I to był normalny, normalny, jakby czynnik zaczynający i kończący dzień. Także warto na to zwrócić uwagę. I teraz tak, dalej, co? I teraz następny, wprowadź ruch o umiarkowanym tempie. Niech to będzie nawet spacer w szybkim tempie, ale w takim, w którym będziesz mógł spokojnie rozmawiać. Jeżeli co, może warto na przykład iść na spacerek, wstać wcześniej, na 20 minut dotlenić się na pół godziny. Jeżeli masz psa, to idealna sytuacja. Wiadomo, że nieraz nam się tutaj zaśpi i chcielibyśmy szybko wszystko załatwić, więc tego psa idziemy na 5 minut gdzieś tam pobiega chwilę i załatwi się i leci do góry. Nie, wstań wcześniej, spróbuj. Zresztą jak dobrze do, skomponujesz sobie dietę, o czym będzie później, to będzie łatwiej ci się wysypiać, lepiej będziesz funkcjonować. Więc jeszcze można wprowadzić taki, taki dodatkowy spacer. Jak nie gimnastyka, to warto iść na spacer. Można to zamieniać, tak? W dzień na przykład deszczowy zrobić gimnastykę w domu. W dzień, kiedy jest fajna pogoda przystępna, mogę wyjść na dwór, na te 15 minut tak naprawdę można zajrzeć. Jeżeli nie, nie, nie to Cię motywuje, to może na przykład warto by było zrobić coś takiego, że wchodzisz na przykład, rano wychodzisz i idziesz do sklepu. Czyli zrobisz sobie szybkie, podstawowe zakupy, które Ci są potrzebne. I w tym momencie tak naprawdę nie kupujesz niepotrzebnych, potrzebnych rzeczy, tylko możesz w ten sposób funkcjonować. Więc warto to wprowadzić. Może to być oczywiście spokojna jazda na rowerze lub basen. To są takie wysiłki fizyczne, które dają fajne, fajnego kopa energetycznego, sprzyjają spalaniu tkanki tłuszczowej, a jednocześnie nie obciążają stawów, co jest bardzo istotnym elementem, zwłaszcza dla osób, których mają spoko zwłaszcza dla osób, które mają naprawdę sporą nadwagę. Warto się temu przyjrzeć i wprowadzać takie malutkie kroczki. Dziś zrób to tam następnego tygodnia dołóż następne, następne i następne. Może być to oczywiście też delikatny trening siłowy, zwłaszcza jeżeli już w jakiś sposób zaadoptowałeś się do wysiłku fizycznego, ale tutaj od razu Ci powiem. Najlepiej jak wdrożyć ci to osoba, która się na tym zna, i tutaj warto skorzystać jakby z porady specjalisty lub też poszukać dobrego specjalisty w internecie, który zwróci uwagę na ustawienia ciała. To jest istotny element, gdyż często idziemy na siłownię i krępując się, nie robimy pewnych ćwiczeń albo robimy je źle i one nie przynoszą zamierzonych efektów, a nawet gorzej, bo, bo niestety mogą spowodować wystąpienie jakiejkolwiek kontuzji czy to kolan, czy to kręgosłupa, bo na przykład zabierzemy, weźmiemy za dużo ciężaru albo nawet jak weźmiemy mały ciężar jakiś do ćwiczenia, to często źle ustawię stopę. Gdzieś tam mogę wypchnąć kolana nieodpowiednio, skrzywić rękę. Na razie tego nie czuję, ale jak zrobię kilkaset takich ruchów, to niestety można poczuć tego typu objawy towarzyszące właśnie nieodpowiedniemu treningowi siłowemu. Na pewno nie zalecam ci treningów interwałowych. Uwaga, mówię o początkowej sytuacji, czyli jeżeli chcę zacząć ruch, wprowadźmy wszystko od prostych, podstawowych rzeczy. Na przykład, ja trenuję judo byłem medalistą, więc poznałem sporo rzutów, bardzo dużo walczyłem, ale przecież dobre pół roku to tak naprawdę ja nie uczyłem się żadnych rzutów, jedyne co się uczyłem to upadać, była gimnastyka, właśnie po to, żeby zaadoptować się do tego, robić te wszystkie podstawowe rzeczy, żeby mógł sprawniej i lepiej wykonywać rzuty, których się uczyłem w w późniejszym czasie, czyli generalnie zacznij od mniejszego. A tutaj interwały treningowe, treningi interwałowe skupiamy się w tym momencie na wysiłku bardzo tle, takim szybkim i bardzo intensywnym i nie do końca wtedy zważamy na to czy technicznie dobrze wykonujemy ćwiczenie, a to jest bardzo istotne. Nie robiąc technicznie ćwiczenia możemy sobie zrobić kontuzję zero intensywnych treningów typu crossfit, bardzo fajny trening jeżeli chodzi o crossfit, ale dla osób zaawansowanych, które w cudzysłowie liznęły już trochę sportu, zwłaszcza sportu siłowego ponieważ wiedzą jak zrobić technicznie dobrze ćwiczenie. Przy crossficie no, osoba z takim podstawowym no, osoba, która chce zacząć od crossfitu powinna raczej zacząć od dobrego wprowadzenia, czyli warto, wpro, warto wprowadzić może taki crossfit, ale później. Zacząć znowu od prostego ćwiczenia. To nie znaczy, że nie możemy stosować crossfitu, bo są osoby, które się w tym specjalizują i, 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 i nowicjusza przeprowadzą przez tą ścieżkę. Zwracam szczególną uwagę do osób, które nie korzystają jakby z porad specjalisty. A na pewno warto wybrać dobrego. Nie polecam również na tym etapie biegania, i to się tyczy osób głównie z bardzo dużą nadwagą. Osoba, która nie ćwiczyła, nie biegała, ledwo co gdzieś tam się rusza, właśnie samochód, praca nie powinna włączać biegania, jeżeli ma jeszcze bardzo dużą nadwagę, bo to obciąża sami wiecie doskonale, bo o tym się mówi. Obciąża stawy, obciąża kręgosłup, więc tutaj kontuzja murowana. Zwróćcie na to uwagę, co warto, czego nie warto. Zacznijcie, podzielcie, szukajcie pomocy wśród specjalisty. I tym tematem wprowadzenia aktywności fizycznej zakończyła się ta lekcja. Zwracam Ci szczególną uwagę. Jeżeli szukasz naprawdę pomocy fachowej i chcesz intensywnie ćwiczyć, to ta fachowa pomoc będzie naprawdę no, bardzo dobrym pomysłem. Jeżeli chcesz próbować sam, jak najbardziej, sporo ludzi to robi, ale zacznij od naprawdę prostych, podstawowych ćwiczeń. Nie Idź w mocną y, intensywność, staraj się wykonywać pewne rzeczy technicznie, staraj się robić je spo ze spokojem, natomiast z biegiem czasu zwiększaj tą intensywność czy rozszerzaj swój model treningowy. Dzięki za uwagę i zapraszam Cię do następnej lekcji.